Jeśli właśnie dotarłeś, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować. Lecz tym, którzy wciąż poszukują miejsca, w którym pieniądze mają głębszy sens, tym, których dziełem życia jest niekończący się projekt, tym, dla których pomnikami są czyny i których bogactwo mierzy się doświadczeniem, tym, którzy wierzą, że jest taki czas i miejsce, w którym wartość pieniądza równa jest jego wartościom, tym, którzy nigdy nie ustają, tym, którzy ciągle poszukują, stale się uczą, zawsze docierają. Tym właśnie mówimy: oto mapa. Odtąd już należysz. Diners Club. Panie Jerzy, na swojej witrynie internetowej napisał pan, cytuję: gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, będziesz grał w golfa, to odrzekłbym, że albo się ze mnie naśmiewa, albo mnie nie zna. Przez lata myślałem, tak jak wiele osób, że golf to dyscyplina głównie dla bogatych, starszych osób z ogromną ilością wolnego czasu, nie mających nic innego do roboty. Co pan myśli o golfie i golfistach teraz, jako jeden z naszych? Jeden z naszych, przede wszystkim tak. No, ja myślę, że mój stereotyp na temat golfa nie różnił się niczym od 95% ludzi w Polsce, bo ja też do tej grupy należałem, też nie wiedziałem jakby z czym golf może się kojarzyć. No aż do tego momentu, jak sam spróbowałem, ja uwielbiam kontakt z naturą, wyprawy do parku, czy do lasu, czy nad morze, pochodzić na plażę z rodziną, to były jakby, było częścią takiej rutyny przedmeczowej czasami, bo tam właśnie zbierałem wszystkie swoje myśli, tam się koncentrowałem, tam jakby te moje myśli na temat meczu uciekały, bo podziwiałem naturę, byłem zrelaksowany i dzięki temu potrafiłem dobrze utrzymać koncentrację na meczu. No i jak zacząłem jakby mieć te pierwsze doświadczenia z golfem, to powiedziałem: kurczę, to jest niesamowite, że ja takie miałem po prostu ohydne zdanie na temat golfa. Ale to zdanie po prostu bierze się z tego, że wszyscy to powielają. Jestem trochę niepocieszony tym, że pól golfowych, dostępność w Polsce jest taka znikoma, mało. Ja miałem w Madrycie pod domem driving range, wiesz, 18-dołkowe pole, 3 km dalej 36-dołkowe pole. I po prostu wiesz, na każdym kroku był golf. W Hiszpanii członków golfa jest więcej niż piłkarzy, więc to po prostu mówi samo za siebie. Jest to sport, jakby powiedzieć, publiczny i nie jest nic jakby nienormalnego, że ktoś idzie z torbą golfową. Zafundował pan boisko w swojej rodzinnej miejscowości. Może czas teraz pomyśleć o tym, żeby jakieś tam pole, może pitch and putt? Żeby Polacy oswajali się z tym? No, to jest dobry pomysł. Jakieś grałem na takim boisku piaskowym, żwirowym przez kupę lat jako mały chłopak. I kiedy zdobyłem Ligę Mistrzów, to pomyślałem sobie, muszę po prostu zrobić coś dla tych dzieciaków, dla tego boiska. No nie może być tak, że boisko, na którym grał taki piłkarz, wygląda w takim opłakanym stanie. Zrobiliśmy to boisko, wygląda genialnie, sztuczna nawierzchnia, miasto zafundowało, bo to było na szkolne boisko, zafundowało ogrodzenie, także super było. I teraz na przykład, jak już zaczynam się orientować jakby w tym środowisku golfowym coraz lepiej, okazuje się, że jest Rybnicki Klub Golfowy też, który nie ma ani pola, ani driving range i tu właśnie chyba będziemy robić w jakiś sposób wszystko, żeby ten driving range był w tym Rybniku. Nie jest łatwo, bo to jednak trzeba minimalnie ten hektar pola gdzieś tam znaleźć i być może dołożę w jakiś sposób i swoją cegiełkę do tego, żeby ten driving range w Rybniku powstał, bo ja wiem, jak to jest. Pole golfowe jest cudowne w swoim charakterze, w swojej jakby strukturze, ale golf w Polsce golfistów może czasami zrazić, bo wiesz, mnie nie chce się czasami jechać godzinę czy półtorej na pole golfowe po to tylko, żeby wybić koszyk piłek, żeby sobie potrenować, to jest pół godziny. Żeby być dobrym golfistą, tak samo, żeby być dobrym piłkarzem, musisz mieć infrastrukturę wokół siebie, gdzie możesz jakby podnosić swój warsztat pracy i jest bardzo ciężko podnosić swój warsztat pracy.
a przykładem jestem tego ja, kiedy się nie ma jakby dostępności do tego golfa, bo pamiętam, jak spotkaliśmy 3 lata temu się na Rosie, mój golf był tragiczny, no. Ale poprzez to, że byłem w Hiszpanii, że miałem dostępność do tego golfa, mój trening się skończył o 2 po południu, pojechałem sobie w międzyczasie, wracając do domu na driving range, jeden żeton, 2 euro, koszyk piłek, pół godziny do domu i cały czas byłem jakby, miałem ten kij, miałem tą piłkę opanowaną. Więc raz na tydzień, raz na 2 tygodnie mogłem zagrać turniej, wiedząc, że te uderzenia mi w jakiś sposób się udają, a jest bardzo ciężko nie grać przez cały tydzień na przykład i mówisz, ok, to pojadę sobie 1,5 godziny przed meczem, wybiję 2 koszyki piłek i będę super ekstra grał. To nie da się od razu. Więc na pewno będę w jakiś sposób chciał, żeby była większa dostępność, a to takie orliki golfowe, wydaje mi się, czy takie, to są jakby pierwszym krokiem na to, żeby ten golf był coraz bardziej popularny. Proszę powiedzieć, ponieważ z Pana jakby początkiem golfa wiąże się dość barwna i niecodzienna historia znalezienia zardzewiałego kija golfowego pod choinką na swojej posiadłości. Proszę powiedzieć może w 3 słowach, jak to się w ogóle zaczęło i jak w tych niewiele kilka lat, które Pan zaczynał grać, osiągnął handicap 8? No, co mam powiedzieć, praca, praca, jeszcze raz praca. Sytuacja z golfem zaczęła się u mnie bardzo śmiesznie, bo się wyprowadzałem z Liverpoolu i sprzątaliśmy mieszkanie, szukaliśmy w ogrodzie rzeczy, które gdzieś tam ewentualnie jeszcze się zagubiły i znaleźliśmy kij, kurczę, golfowy. Przepraszam, i co to jest za kij, kurczę, to do golfa. Przecież mieszkałem 500 metrów od pola golfowego, także czasami piłki do mojego ogrodu wpadały. Więc zaczęliśmy tam odbijać jakieś plastikowe piłki z synem. Miałem ogród takiej długości może 40 metrów w Liverpoolu i waliliśmy tam tymi plastikami w te nasze choinki. No i w pewnym momencie przyszedł mój ogrodnik i on mówi, kurczę, macie tutaj kije tego? Pokaż ten kij. I on mówi, pokaż tutaj, jak uderzasz te piłki. No i on tam pokazał, mówi, to jest niesamowite, kurde, ty masz talent do tego sportu, powinieneś zacząć grać, kiedyś cię wezmę na pole. Masz kije? Ja mówię, no nie mam, kurde, to ci załatwię, nie? No ale zanim on mi załatwił, to zadzwoniłem do mojego sponsora, wtedy firma Adidas, i wysłali mi cały set TaylorMade'ów. I tydzień później, to było tydzień przed moim wyjazdem do Polski na wakacje, poszliśmy na pole golfowe w Anglii, przepiękne pole golfowe, no ale co, przecież ja grać nie umiałem golfa, to była moja pierwsza sesja jakby golfowa, ale mnie wciągnęło i mam to nagrane na kamerze, że po 36 dołkach, bo to było tak, wiesz, że zagrałem raz 18 i następnego dnia poszliśmy jeszcze raz zagrać i chyba na 14 albo 15 dołku zagrałem swoje pierwsze par na par 3, więc to był chyba ten magiczny punkt. Taki prezent od Mikołaja prawie pod choinką kij golfowy. No, znaczy od losu można powiedzieć, bo przed chwilą widziałem spadającą gwiazdę. Trzeba sobie szybko... Nie wiem, dlaczego akurat mnie się to zdarzyło, że widziałem to spadającą gwiazdę tutaj, czy jakiś meteoryt, cokolwiek. No taki prezent od losu. No, wydaje się, że czasami człowiek znajduje takie rzeczy, musi jakby dać sobie szansę na znalezienie takich rzeczy, ale przypadek jednak tym naszym losem rządzi, odgrywa ogromną rolę. I w moim, jakby w tym moim wypadku znalezienie tego kija przy wyprowadzce było bardzo dobrym, po prostu było dobrym losem szczęścia. No. Wiemy, że także inni zawodnicy obecnej drużyny, w której Pan gra, grają w golfa. Proszę powiedzieć może, z kim miał Pan przyjemność grać? Znacie, w Liverpoolu ja nie grałem w golfa, ale chłopacy bardzo dobrze grali. Okazuje się, Daniel Agger jest Duńczyk. W wieku 18 lat miał taki problem, czy pójść w stronę profesjonalnego golfa, czy w stronę profesjonalnej piłki. Wybrał piłkarza, oczywiście on mówił, że jest szczęśliwszy, ale kiedy byłem razem z nim w jednej drużynie, to miał handicap 2,4, więc bardzo dobrze. Stevie Gerrard miał handicap 8, Michael Owen handicap 4. Potem wiesz, tam następni ci Hiszpanie, którzy przyjechali, tam Pepe Reina, tam miał handicap 18 chyba, ale ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z tym golfem, więc jakby ja bardzo się mocno koncentrowałem na swojej pracy i też jakby nie miałem czasu na to, żeby w ogóle spróbować, z czym się ten golf kojarzy. Rozumiem.
Pańscy fani, kibice, martwili się swego czasu, czy nie zamieni pan piłki nożnej na golfa. Sam pan rozwiał te wątpliwości swoich fanów, mówiąc w jednym z wywiadów, że lepiej być dobrym amatorem niż kiepskim profesjonalistą i że konkurencja w golfie jest bardzo duża, więc dyscyplinę zostawia pan sobie dla przyjemności. Którą piłkę obecnie lubi pan bardziej, nożną czy golfową, i która cieszy się pańską większą miłością i dlaczego? Słuchaj, to tak jak wiesz, no, jak określić miłość do swojej matki albo do żony, wiesz, no, no nie jest, jest to, tak, jest to bardzo trudne. Ja myślę, że w moim przypadku tak samo, jest to bardzo trudne. Przede wszystkim piłka nożna jest moim zawodem, jakby oprócz tego, że to jest pierwsza moja miłość, pasja i rzecz, którą ja uwielbiam. A golf to jest po prostu no, kolejna moja pasja, którą pokochałem. No, zauroczyłem się i do dzisiaj mnie trzyma. Ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy chcą wstąpić w szeregi golfistów, że jak już kogoś złapię, to po prostu tak trzyma mocno i ludzie wariują, naprawdę wariują, nie potrafią wytrzymać ani jednego dnia bez golfa. Mhm. Proszę nam powiedzieć, bo jest pan sportowcem z zawodu i zaczął pan grać w golfa. I pewnie wielu z naszych widzów ciekawi to, jak wygląda trening Jerzego Dudka, ale ten golfowy. Czy zaczerpnął pan jakieś metody ćwiczeń, dyscyplinę, może systematyczność ze swojego treningu piłkarskiego? I czy to przynosi jakieś efekty wymierne w treningu, w trenowaniu golfa? Znacie, dużo rzeczy aportuję jakby na golfa. Znacie, staram się znaleźć jakby rzeczy bardzo przybliżone, nie, do siebie. Ja myślę, że tutaj bardzo dobrą jakby dla mnie jest tą taką przewagą jest to, że przygotowanie mentalne jest bardzo dobre, bo ja wiem, że trzeba zawsze jakby do każdego uderzenia podchodzić tak samo, z automatu. To jest tak jak wiesz, mam piłkę, obrońca mu podaje moją piłkę i ja mam kopnąć gdzieś na 40, 50, 60 metrów tą piłkę, to ja nie zastanawiam się, czy ja dokopię tam, czy nie dokopnę, tylko ja po prostu przyjmuję i walę, i uderzam. I gość dostaje w klatkę i jest zadowolony. Ale gdybym zaczął się zastanawiać, kurczę, czy ja tam dokopnę, czy postawię, jak postawię za wysoko tą nogę tutaj, a to może się poślizgnę, może się nie poślizgnę, to w życiu nie kopnę tej piłki i w życiu ona nie poleci, więc to musi być zawsze pełen automatyzm. Poprzez trening, wypracowanie oczywiście pewnych metod treningowych, jest taka pewna rutyna, którą się w jakiś sposób powiela. To się robi w piłce, to się robi w golfie też, więc to sobie jakby bardzo dużo sobie ułatwiam. No i wiedzieć, jaki trzeba zrobić trening, czyli jak się trenuje, bo wiesz, no, wziąć koszyk piłek, położyć piłka, bum, położyć piłka, bum, położyć bum, bum, bum i nie wiedzieć, dlaczego to się robi, to jest bez sensu po prostu, nie? Trzeba jakby za każdym razem wiedzieć, co się chce robić, dlaczego to się trenuje, dlaczego pomyśleć o swoich słabych punktach, punktach takich na przykład, czy moim słabszą grą jest krótka gra, i trenować to, bo to po prostu przynosi wymierne efekty. Ja też nie wiem na temat golfa wielu rzeczy i tak czasami dyskutujemy. Mówię, Jurek, powinieneś poprawić swoje puty, swoje paty. No i poprawiłem paty i się okazuje, że gram 70. Wiemy, że pan jest także pasjonatem wędkarstwa i Formuły 1. Po zakończeniu kariery bramkarza, która niestety kiedyś będzie musiała nastąpić, zajmie się pan łowieniem, kierowaniem czy może odbijaniem? Jakby to powiedzieć, łowienie zostawiał sobie chyba na sam koniec. Kiedyś spotkałem takiego gościa i mówi, słuchaj, piłka, na pewno piłka do 40 roku życia. Potem mówią, że od 40 do 50 tenis, od 50 do góry golf. Ale wiesz, zrobiłem błąd, bo miałem od razu po piłce pójść na golfa. Po co mi był ten tenis? Nogi mnie bolą, kostki naderwane. Po prostu dopiero dzisiaj patrzę, że mogę dużo szybciej zacząć tego golfa grać. I coś w tym jest. No, motoryzacja zawsze. No, każdy chłopak od małego dzieciństwa to jest zafascynowany samochodami, szybkimi samochodami, wolnymi, zabytkowymi, no, jakimkolwiek, co jest związane. Więc motoryzacja jest tak samo dla mnie wielką pasją. I gokardy, czy różnego rodzaju wyścigi samochodowe, to po prostu to jest mój żywioł. No i do tego teraz golf. No. Także myślę, że w tym kręgu będę się obracał. Piłka nożna, golf, motoryzacja. Wędkarstwo, no to jeszcze nie, to chyba na sam koniec. Dzisiaj akurat przyjeżdżać formułą na wózek wpadł mi do wody, także od czasu do czasu trzeba
i też umieć. No, kapoka nie miałem, ale musiałem ratować swój sprzęt. No, zaparkowałem swój wózek, wyciągnąłem patera i tutaj na szóstce zamarkowałem sobie piłkę, patrzę, wózek jedzie, odjeżdża sam. Prosto do wody, po prostu szybko musiałem skoczyć do wody, bo tam miałem telefon, kluczyki do samochodu, więc po kolana w wodzie, wózek do połowy zamoczony, ale okej, udało się i żyjemy, wszyscy żyjemy. Gdyby mógł się pan cofnąć w czasie, do wczesnego dzieciństwa, kiedy zaczął pan kopać piłkę, to czy znając golfa, mając dzisiejszą wiedzę, wybrałby pan karierę golfową, golfisty, czy może piłkarską, piłkarza? Piłkarską i piłkarza. No. No, piłka jest bardzo tanim sportem. Jest, wiesz, no, trzeba trochę trawy, trochę boiska między blokami, zagrać na okienka od piwnic, na trzepaku, no, po prostu wszędzie można tą piłkę uprawiać, grać i jakby doszkalać się między innymi. No, golf jest już jakby bardziej skomplikowany pod tym względem, bo trzeba jednak dojechać na te pole golfowe, na driving range, więc na pewno jest trudniej i ja dzięki temu, że nie wykorzystuję swojej pozycji, ale mam jakby przyjemność poznawania światowej klasy golfistów w Hiszpanii, Sergio Garcia, Jimenez, wiesz, to są zawodnicy, czy Alvaro Quiroz, są zawodnicy czołówki hiszpańskiej światowej. To ja widzę, jak czasami przyjeżdżają do Madrytu na jakiś pro-am, czy potrenować na nasze pole golfowe. To jest po prostu cholernie ciężka robota. Oni po prostu od rana muszą grać, trenować, kończą po prostu wieczorem i tak codziennie. Do tego turnieje czterodniowe. Pro-am środa, potem czwartek, piątek, sobota, niedziela i tak w kółko. Rozmawiałem z Jimenezem, to mówię, jak dobrze pójdzie, to ma poniedziałek wolny, na przemieszczenie się tylko, we wtorek już jakiś event, już zaczyna się następny turniej. Mówi, jedyną szansą na to, żeby mieć weekend wolny, to mówi, to nie przejść kata. Mówi, raz na rok mu się zdarzy z premedytacją nie przejść kata. Więc jest to naprawdę ciężka praca, moim zdaniem. Dlatego ja powiedziałem, że lepiej być bardzo dobrym albo dobrym golfistą, amatorem, niż słabym profesjonalistą, bo to jest konkurencja ogromna w golfie tak samo. Po prostu jeden stroke to jest 100 tysięcy dolarów. No po prostu jak ja bym nie trafił, wiesz, jednego pata i przegrał 100 tysięcy dolarów, to pewnie by mnie to bardzo bolało. No. Proszę nam na koniec jeszcze powiedzieć, co pana najbardziej urzekło w golfie, co się panu najbardziej podoba? Najbardziej w golfie podoba mi się po prostu to wszystko, co się wokół tego golfa dzieje. Ta natura, pola golfowego, różnego rodzaju zaprojektowane pola golfowe. Tu w Binowie piękne pole golfowe, u nas na Waleju w Krakowie piękne pole golfowe, Rosa, Toja, no to są te największe, podobno ma potencjał Warszawa, troszkę zaniedbane, a podobno największy potencjał jakby, Modry Las, to ten kontakt z naturą, dlaczego tak to jest zrobione, po prostu to mnie fascynuje w tym wszystkim. No i cóż, mogę powiedzieć, że no, tam jestem sam, albo czasami mam tylko trzech kolegów, po prostu nikt na mnie nie patrzy, idę sobie, gadamy sobie o, jak to mówią, dupie i marynie i gramy sobie w golfa, nikt nas nie śledzi, po prostu nikt... No mamy tam swój jakby swój hermetycznie zamknięty świat, no i to też mi daje wielką taką odskocznię, tam mogę się pozastanawiać, odpocząć, uciec od codziennego życia. Dziękuję uprzejmie. Golf. Twój sposób na życie.